Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem się dzisiaj pochwalić, że w zeszłym tygodniu miałem okazję uczestniczyć, właściwie zaszczyt uczestniczyć w przepięknej uroczystości, a mianowicie w mojej rodzinnej parafii świętowaliśmy 30. rocznicę istnienia wspólnoty ewangelizacyjnej Radość Paschalna. Była Eucharystia, było uwielbienie Boga, była katecheza, a na zakończenie agapa, wiele miłych słów, wiele spotkań ze znajomymi, z przyjaciółmi, z niektórymi po wielu, wielu latach. I podczas katechezy kapłan, który tę katechezę głosił, powiedział coś takiego, że nie ma radości paschalnej bez tajemnicy krzyża. Pewien paradoks chrześcijańskiej radości. Pewien paradoks związany jest z tym, że nasza radość, ona przechodzi przez pewien trud, ona jest związana z walką ze złem, z walką ze słabością, ale na końcu jest triumf. Triumf dobra. Nie ulegaj złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I ta walka zakończona jest radością paschalną. O radości słów kilka dzisiaj. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj kilka słów o radości, ale nie o takiej radości związanej z wesołkowatością. Znaczy, właściwie bardziej będzie troszeczkę o uśmiechu, który jest uzewnętrznieniem tego, co nosimy w sercu. Uśmiech jest nam bardzo potrzebny. Niektórzy powiadają, że śmiech przedłuża życie. Oczywiście śmiech sprawia, że to życie staje się piękniejsze. Czasami można powiedzieć, że jest to również śmiech przez łzy, kiedy doświadczamy różnych trudów, cierpień, ale mimo wszystko jakoś staramy się iść przez życie z nadzieją, z takim Bożym optymizmem, w tym znaczeniu, że nawet jeżeli jest trudno, jeżeli jest ciężko, jeżeli czujemy się osamotnieni, to wiemy, że Bóg jest z nami. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie jest zachęta do jakiejś wesołkowatości, natomiast jest to zachęta do tego, żeby nosić w sercu tę Bożą radość, tę paschalną radość, która związana jest z przezwyciężaniem zła, słabości, grzechu, naszych upadków. Tak, radość z doświadczanych cierpień, radość, i to jest już takie ewangeliczne podejście, radość związana chociażby z prześladowaniami, z ubóstwem, z płaczem, prawda? Mamy w pamięci 8 błogosławieństw. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Ci, którzy właśnie przeżywają ubóstwo, przeżywają brak poczucia sprawiedliwości, którzy łakną sprawiedliwości i tak dalej. Tak, dzisiaj troszeczkę o tym, że ludziom uśmiechniętym łatwiej w życiu, że koło tych uśmiechniętych, pogodnych, szczęśliwych ludzi, nawet jeżeli przeżywają trudności, gromadzą się inni ludzie, że po prostu łatwiej przez życie przejść, mając takie poczucie, że Bóg się o nas zatroszczy. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc, a zapraszam do wysłuchania, a potem medytacji fragmentu książki Uniwersalne prawa życia, którą napisał Sir John Templeton. Serdecznie zapraszam. Oczywiście są sytuacje, w których nie wypada chichotać lub głośno się śmiać. Szczery uśmiech zawsze jest jednak rzeczą pożądaną. Czy przychodzą Wam na myśl miejsca lub sytuacje, w których przydałoby się nieco więcej światła i miłości? Wprawdzie nie wszyscy uśmiechają się tak samo i w tych samych okolicznościach. Każdy jednak może nieco ocieplić ten czasami zimny świat dzięki uśmiechowi, który wydobywa z człowieka to, co w nim najlepsze. Jeżeli problemy przyjmujemy z uśmiechem,
wnosimy w nie światło zrozumienia i miłości, które pozwala znaleźć prawidłowe rozwiązania. Uśmiech może również wywoływać u innych podobne reakcje i wiele zmienić w każdej sytuacji. Z badań naukowych wynika, że uśmiech wymaga zaangażowania znacznie mniejszej liczby mięśni niż grymas niezadowolenia. Uśmiechanie się w okresach próby jest więc łatwiejsze, a jednocześnie przyjemniejsze dla otoczenia. Uśmiech często pojawia się na twarzy osoby wyrażającej wdzięczność. Może być również wyrazem odprężenia, chęci cieszenia się chwilą i umiejętności dzielenia się dobrym nastrojem niezależnie od okoliczności. A kiedy my sami łagodniej podchodzimy do życia, możemy liczyć na łagodniejsze traktowanie, ponieważ energia, którą wykorzystalibyśmy na zrobienie grymasu, ma szansę być spożytkowana w lepszym celu. Miarą wielkości ludzkiego charakteru może być umiejętność pogwizdywania, kiedy nie ma się ochoty gwizdać. Serdeczny śpiew w chwili, w której nie ma się ochoty śpiewać. Wiara w dobroć Boga w czasie, kiedy niewiele faktów tę wiarę uzasadnia. Takie zdolności pozwoliły wygrać już niejedną życiową bitwę. Szczęśliwe serce nie daje gwarancji, że podróż przez życie przebiegnie bez kłopotów, ani że świat będzie się śmiał razem z nami. Daje natomiast gwarancję szczęścia, które towarzyszy nam we wszystkich doświadczeniach. Szczęśliwe serce nie ugina się pod naciskiem życiowych ciężarów. W trudnej sytuacji dobrze jest zachować spokój. Innych ludzi nie interesuje zbytnio, co dzieje się w naszym świecie. Możecie więc czuć się zupełnie osamotnieni. W takich momentach łzy napływają do oczu, a śmiech i chwile szczęścia wydają się bardzo odległe. Jednak fakt, że możecie liczyć tylko na siebie, nie oznacza, że zostaliście sami i znikąd nie należy oczekiwać pomocy. Konieczność zdania się na własne siły można uznać za istotny element procesu rozwoju, osiągania dojrzałości i umiejętności wyrażania sił otrzymanych od Boga. Nawet wtedy, kiedy człowiek zostaje sam, ma w sobie Bożą moc, a Boży Duch zawsze jest przy nim. Od tej świadomości zależy, czy okoliczności będą dla nas ciężarem nie do zniesienia, czy dadzą nam poczucie siły oraz pewności, które pozwoli pokonać zwątpienie i ruszyć w dalszą drogę. Na nasze twarze może powrócić uśmiech spokojnej pewności siebie. Sir John Templeton pisze, że miarą wielkości ludzkiego charakteru może być umiejętność pogwizdywania, kiedy nie ma się ochoty gwizdać, serdeczny śpiew w chwili, w której nie ma się ochoty śpiewać, wiara w dobroć Boga w czasie, kiedy niewiele faktów tę wiarę uzasadnia. Kiedy to czytałem, przypomniał mi się taki moment w życiu naszej wspólnoty. Już nie będę mówił, w którym to klasztorze było. I rzeczywiście tam był taki bardzo pogodny brat, bardzo pogodny kapłan. No, oczywiście przeżywał swoje trudności, swoje choroby, ale no, miał taki zwyczaj, że właśnie albo sobie coś śpiewał, jakieś pieśni religijne pod nosem. No, niektórzy tak mają, prawda? Albo sobie pogwizdywał, coś tam mruczał. No i jeden inny współbrat, który no, takie poważne problemy przeżywał, no, zwrócił uwagę, że to chyba ty jesteś chyba chory, ty potrzebujesz lekarza. No jak to jest możliwe, żeby ktoś taki pogodny był, taki uśmiechnięty, tak sobie śpiewał pod nosem, no to trzeba ciebie leczyć. No to tak humorystycznie dosyć wyglądało, ale być może właśnie coś jest w tym, że pomimo różnych trudności, pomimo różnych kłopotów, które przeżywamy, gdzieś tam odnajdujemy w sobie pogodę ducha, której źródłem oczywiście jest Pan Bóg. Tutaj Sir John Templeton bardzo to mocno podkreślił, że to Boży Duch jest w nas źródłem pokoju, jest w nas źródłem szczęścia, radości i ten wewnętrzny pokój, ta obecność Boga w naszym życiu sprawia, że
że rzeczywiście ten pokój potem widać na twarzy, ten pokój widać w naszym zachowaniu. Ja myślę, że tutaj chyba możemy postawić znak równości między tym, że im więcej jest w nas Bożego pokoju, tym bardziej ten Boży pokój widać w naszym życiu, na naszej twarzy, w naszym uśmiechu, w naszych zachowaniach, w naszych słowach, w naszych gestach. Wewnętrzny niepokój albo brak wewnętrznego pokoju sprawia, że również nasze zachowania, nasze słowa będą pełne niepokoju, może jakiegoś grymasu, chociaż bardzo a propos grymasu mnie to zaciekawiło, że żeby pojawił się na twarzy grymas, to trzeba zaangażować większą ilość mięśni twarzy niż w czasie uśmiechu. Bardzo ciekawe, dlatego może ludzie, którzy mają nieustanny grymas na twarzy, są tak bardzo zmęczeni, bo potrzebują więcej energii, żeby te mięśnie na twarzy jakoś zmobilizować do tego grymasu. A uśmiechnięci są pełni siły, energii. Tak, moi drodzy, to jest ważne, żeby mieć w swoim sercu ten Boży pokój. To jest ważne, żeby mieć tę pewność, że fakt, iż oddajemy swoje życie Bogu, to nie oznacza, że my przejdziemy przez życie bez żadnych problemów, prawda? I to Sir John Templeton również podkreślił. Szczęśliwe serce nie daje gwarancji, że podróż przez życie przebiegnie bez kłopotów, ani że świat będzie się śmiał razem z nami. Tak, będą te różne doświadczenia, ale szczęśliwe serce nie ugina się pod naciskiem życiowych ciężarów. W trudnej sytuacji dobrze jest zachować spokój. W takich momentach czasami łzy napływają do oczu, a śmiech i chwile szczęścia wydają się bardzo odległe. Ale ten fakt, że czasami mamy takie poczucie osamotnienia, ten fakt, że wydaje nam się, że no musimy liczyć tylko na własne siły, może być też taką okazją do rozwoju, do osiągania dojrzałości, do umiejętności wyrażania sił otrzymanych od Boga. Właśnie to ja dzięki temu, że otwieram się na tę Bożą łaskę, dzięki tej Bożej łasce mogę te moje trudności pokonywać. Ja nie mówię, że to się zawsze udaje i że to jest łatwe. Czasami rzeczywiście to bojowanie trwa do końca, ale dzięki tej Bożej sile, dzięki tej Bożej łasce mam tę właśnie umiejętność wytrwania do końca. Zobaczcie, że to słowo wytrwać związane jest z pewnym uciskiem, wytrwać pod czymś, pod jakimś naporem, pod jakimś ciężarem. Kto wytrwa do końca, to znaczy, że do końca będzie w stanie dzięki łasce Bożej unieść ciężar swojego życia, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Nawet wtedy, kiedy człowiek zostaje sam, ma w sobie Bożą moc, pisze autor, a Boży Duch zawsze jest przy nim. Zawsze jest przy nim. I to powinno być dla nas właśnie źródłem radości, że Bóg jest zawsze przy nas. I to powinno być dla nas źródłem wewnętrznego pokoju, że Bóg jest zawsze przy nas. A my, odmawiając wieczorem modlitwę na zakończenie dnia, tak w sposób szczególny oddajemy się Bogu w opiekę. Jest taki moment w czasie tej wieczornej modlitwy, kiedy mówimy: w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I to nam daje takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że Bóg się zatroszczy. I to poczucie bezpieczeństwa, poczucie pokoju sprawia też, że w naszym życiu jest więcej radości, tej Bożej radości. Dlatego zapraszam od razu po słowie na dobranoc na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem, pokój i dobro.